Po raz piąty w dzisiejszym dniu wyścigowym bomba wędruje w górę. Przed nami międzynarodowa gonitwa z płotami dla czteroletnich i starszych koni. Dystans 3200 metrów. Udział w tej gonitwie weźmie 7 koni. Wycofany został wałach Nel oznaczony numerem 4 i dodatkowo wycofany został wałach As de Trefle oznaczony numerem 1. A pobiegną z dwójką Aruna z numerem 3 Ailu od What I Can, z piątką Franglon de Chanet, z szóstką Ukka, z siódemką Tanatos, ósemka to Given Choice i dziewiątka to Dagon. Sędzia starter Monika Liebenthal uniosła w górę chorągiewkę. Już na starcie pojawiają się uczestnicy, no i gonitwa się rozpoczęła. Na front przechodzi od razu po starcie oznaczony numerem 9 Dagon. I to on tutaj dyktuje tempo. Wszystkie konie pokonały pierwszy płot. Na drugiej pozycji za Dagonem jest Arunas, to jest wałach oznaczony numerem 2. Tuż obok niego Given Choice. Na pozycji 4-5 stajenni towarzysze Tanatos oraz Aldo What I Can. Dalej za tymi końmi Ukka i na ostatnim miejscu oznaczony piątką Franglon de Chanet. No i pokonują już kolejny płot przed wyjściem na prostą finiszową, ale oczywiście do pokonania będzie jeszcze jedno okrążenie toru. Dystans bowiem 3200 metrów. Na froncie cały czas oznaczony numerem 9 Ogier Dagon. To on jako pierwszy pokonuje kolejny płot. Wszystkie konie go przeskoczyły. Dagon na froncie, na drugiej pozycji jest Arunas, na miejscu trzecim galopuje Given Choice. Blisko na czwartej pozycji jest Tanatos, następnie Aldo What I Can. Dalej na przedostatnim miejscu galopuje Ukka i na ostatnim oznaczony piątką Franglon de Chanet. Konie są dość blisko siebie, jakoś mocno nam się ta stawka nie rozerwała. Za moment będą pokonywać płot przed trybuną główną. Dalej Dagon jest na froncie, Arunas na miejscu drugim, na trzecim jest teraz Aldo What I Can, tam przeszedł troszkę do przodu. Na czwartym Given Choice, na pozycji piątej Tanatos, dalej Ukka i Franglon de Chanet jest na ostatnim miejscu ze stratą około 3 długości do poprzedzającej go Ukki. No i już zbliżają się do kolejnego płotu w dalszym ciągu. Na froncie jest Dagon. Dagon to ogier oznaczony numerem 9. Na drugim miejscu jest Arunas. Jeżeli chodzi o tę prowadzącą dwójkę, to w zasadzie od startu nam się nic nie zmienia. Na trzecim miejscu jest Given Choice, prześcignęła ponownie oznaczonego trójką I'll Do What I Can. Na piątej pozycji Tanatos, na szóstym miejscu Ukka, no i na siódmym, ostatnim miejscu jest Franglon de Chanet. No i już do pokonania około 1400 metrów pozostało uczestnikom tej gonitwy. Na front przeszła Given Choice, wyprzedziła już Dagona, wyprzedził go także Arunas, no i wyprzedziła Ukka. Dagon zdecydowanie odpada, a tempo nam tutaj rośnie. Given Choice jest na froncie, Arunas na drugim miejscu. Na trzeciej, czwartej pozycji są tuż obok siebie Ukka oraz Tanatos. Na piątym miejscu tam już mocno odpada Dagon. Na pozycji szóstej jest Aldo What I Can. No i zdaje się, że już Franglon de Chanet nie liczy się w ogóle tutaj w walce o jakieś bliższe zwycięstwa pozycje. Ale tutaj mamy na froncie dwa konie, które galopują łeb w łeb. Są to Given Choice, oznaczona numerem 8 oraz Arunas, wałach oznaczony dwójką. Tuż za tą prowadzącą dwójką jest Ukka, a na czwartym miejscu galopuje Tanatos. No i te cztery konie mają znaczną przewagę nad pozostałymi uczestnikami. Właśnie wychodzą na prostą finiszową. Dzielą ich jeszcze dwa płoty od linii mety. Dwa płoty i 500 metrów do pokonania. Arunas zdaje się, że jest na prowadzeniu. Tam potknął się na tym płocie, troszkę wybiło go to z rytmu, ale zrywa się do dalszej walki. Arunas cały czas na prowadzeniu. Na drugiej pozycji jest galopująca w ręku Ukka. Na trzecim miejscu Tanatos. Na czwartym Given Choice. Jeszcze jeden płot do pokonania i nieco ponad 200 metrów. Arunas pokonuje go jako pierwszy. Na drugim miejscu jest Ukka. Na trzeciej pozycji Tanatos. Arunas, Ukka i Tanatos. Jeszcze 100 metrów do celownika. Arunas ma lekką przewagę, ale Ukka mocno go naciska. Arunas wygra tę gonitwę. Arunas miejscu Tanatos, na pozycji czwartej dobiega Given Choice, na piątym miejscu Dagon, na pozycji szóstej zaraz skończy swój ten wyścig I'll Do What I Can, no i na ostatnim Franglon de Chanet. Oznacza
pod numerem drugim w wałach Arona, strenowany przez Roberta Świątka, dosiadany przez jockeya Niklasa.